30 listopada w Częstochowie odbędzie się kolejna gala boksu Fight Night 7 Obrona Częstochowy. Dzisiaj rozmawiamy z Łukaszem Wawrzyczkiem. Witamy. Witam serdecznie. Łukasz, już wiadomo, że zawalczysz kolejny swój zawodowy pojedynek 30 listopada. Czy wiesz coś więcej na temat swojego ewentualnego rywala? Witam. Nie wiem jeszcze na temat nic na temat mojego rywala, ale wiem, że zaboksuję prawdopodobnie 10 rund. No i to będzie ostatnia walka w roku. Cieszę się, że w Częstochowie. Walczyliśmy tutaj w marcu. Przyjechało dużo kibiców z Oświęcimia. Mam nadzieję, że tym razem też przyjedzie dużo kibiców naszych, gdyż więcej nas będzie walczyć z grupy Unia Boksing Oświęcim. Będzie to obrona pasa, który wywalczyłeś w walce z Ripczewem, czy raczej 10-rundówka, żeby podtrzymać formę? 10-rundówka, żeby podtrzymać formę, myślę. To na tej zasadzie to będzie. Już treningi zacząłeś? Trenujesz coś? Tak, trenuję już od 2 miesięcy. Jak wiesz, pewnie przebiegłem maraton w Krynicy tydzień temu, 42 km. Trenuję siłownie, bieganie, trochę techniki, no i od poniedziałku wchodzimy już jeszcze bardziej, teraz podkręcamy tempo, gdyż zostało ostatnie 8 tygodni. A na sparingi może wybierasz się gdzieś za granicę, może ściągacie kogoś tutaj mocniejszego? Na sparingi pewnie będzie tak jak zwykle na razie, czyli Katowice, Kraków, być może Dzierżoniów u Piotrka, wszystko w zależności jak terminy tam z chłopakami będziemy zgrywać, czy w tych samych datach będziemy mieli starty, no wszystko to jest jeszcze do dogrania. Mówisz, że to będzie ostatni pojedynek w tym roku, no, wypada w listopadzie, więc w sumie chyba dopiero ponownie zobaczymy cię gdzieś luty, marzec, tak? No fajnie było, z tego co słyszałem, w lutym ma się odbyć kolejna gala z cyklu Polsat Boxing Night, fajnie by się było tam załapać, ale najważniejsze, żeby wygrać tego 30 listopada i stoczyć dobrą walkę. Zwołałeś temat Polsat Boxing Night, natomiast jakiś czas temu mówiłeś, że z Polakami nie chciałbyś walczyć, czy coś się zmieniło w tej materii, ewentualnie z kim byś się mógł zmierzyć? No tak jak mówię, nie chciałbym, ale jeżeli tak jak mówię na poprzednim wywiadzie, jeżeli telewizja by dała jakąś fajną propozycję walki, czy z Polakiem, czy z zagranicznym zawodnikiem, przeciwnikiem, też bym chętnie wystąpił. A nie mam jakiegoś specjalnego swojego typu, że z kim bym chciał, z kim nie chciał. Z kim tam telewizja zostawi, do tego wyjdę, prawda? A co byś powiedział na potyczkę z Grzegorzem Proksą? Ta sama waga? Nie, po pierwsze, tak jak mówiłem już też w wywiadach, jesteśmy z Grzesiem przyjaciółmi od lat. Dwa, Grzesiek jest jeszcze o 3 klasy wyżej niż ja. Nic by nie dało Grześkowi taka walka ze mną, to 3-4 myślę, że Grzesiek mierzy na dzień dzisiejszy dużo, dużo wyżej. Jak sam ostatnio oglądałem jego wywiad, potrzebuje 2-3 walk, żeby stanąć w tym miejscu, gdzie był przed walką z Morą, więc myślę, że jesteśmy na różnych etapach w ogóle kariery. Muszę tutaj zapytać o propozycję, która jakiś czas temu się pojawiła z obozu Marcosa Nadera od grupy Sauerland. Czy może coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, dostaliśmy jak się okazało, na niedoszłej gali, na 4 tygodnie przed walką dostaliśmy propozycję. Nie przyjęliśmy jej, ustawiamy się na marzec, na taką walkę, gdyż tak jak mówię, ja dopiero 8 miesięcy jestem w treningu, gdzieś tam, gdzie nie pracuję i 4 tygodnie było stosunkowo za mało, żeby wygrać, a chcę jechać, zdobyć ten pas, wygrać, a nie przyjechać i ładnie walczyć i przegrać. To nie mój cel, nie moja kariera i jeżeli dostaniemy propozycję taką w lutym, to ją wezmę. A ile potrzebujesz czasu, żeby tak się naprawdę porządnie przygotować pod kątem ewentualnej potyczki o pas, czy to Unii Europejskiej, czy Mistrza Europy właśnie? No to chciałbym te 10-12 tygodni bardzo solidnie przepracować z dobrymi sparring partnerami i myślę, że wychodzę i ten pas Unii Europejskiej zdobywam. A co by było potrzebne, żebyś był pewny o swoim zwycięstwie, tak o swojej wyższości? Czy chciałbyś poprawić siłę, motorykę, co jeszcze? Ja myślę, że ten Nader jest w moim zasięgu przy dobrym przygotowaniu. No wiadomo, boksuje się u Sauerlanda i tam jest bardzo ciężko wygrać walkę, ale zrobiłbym wszystko, żeby przywieźć ten pas tutaj do Polski. Tutaj chyba twoim głównym atutem byłaby siła, powinieneś się nastawić chyba na knockout, no bo nie oszukujmy, no w Niemczech ciężko będzie na punkty wygrać. Jakbyś ty to widział jeszcze? No tak, dokładnie tak. Mówisz, ciężko byłoby w Niemczech u Sauerlanda wygrać. No i robiłbym wszystko, żeby albo ewidentnie wygrać, jak wygrał z nim Santos, Hiszpan taki, albo no spróbować go gdzieś tam przycelować w końcowych etapach walki, no i wygrać przed czasem. Byłby to niesamowity sukces. Czyli dalej ta potyczka z Naderem jest możliwa? Są jakieś rozmowy? Mniej więcej jesteście umówieni na telefon, przypuśćmy. Podobno tą galę przesunęli na 25 stycznia z powodu kontuzji Hooka.
jeżeli na tej gali ktoś dostanę propozycję, powiedzmy, jeżeli tutaj byłaby walka 30 listopada, a zbliżałby się też ten Polsat Boxing Night, ale równocześnie bym dostał tą propozycję, więc starczyłoby mi te 10-12 tygodni do przygotowań, więc albo wybrałbym to, albo to, w zależności. Myślę, że wybrałbym Markusa Nadera, ale promocyjnie fajnie by się było pokazać na Polsacie Sport, prawda? Czyli raczej pogodziliście się już z promotorem, że po ten pas jednak niestety musicie się ruszyć za granicę, no bo nie oszukujmy się, żaden tutaj rywal pokroju Nadera nie zostanie przez Zaurana dopuszczony do Polski na przykład. Tak, to jest polityka właśnie. Niemców bardzo sobie pilnują tego swojego boksu, co osobiście mi się to bardzo podoba, ale no trzeba jechać i tam go zdobyć. I Grzesiu Proksa też pojechał chyba do Hiszpanii zdobyć ten pas. Unii Europejskiej pojechał, znokautował i wygrał, więc też bardzo chciałbym ten wyczyn powtórzyć. Jakie są twoje dalsze plany na przyszły tydzień, miesiące? A więc tak, od poniedziałku już wchodzimy w ten taki bezpośrednie przygotowanie sportowe i zostanie nam 8 tygodni do walki, więc już tak już będziemy przekręcać tempo, no i czekać tylko na tą walkę. Najważniejsza jest ta walka teraz wygrać. Mam nadzieję, że przeciwnik będzie też w miarę atrakcyjny, fajny, tak coś pokroju Rybczewa. No, chciałbym bardzo, lub tego Szelewa Ukraińca, ale to nie ode mnie już zależy, tylko od promotora. Co z Niko Jokinenem bodajże, z rywalem z Finlandii, o którym mówiłeś, że też byś chciał z nim zawalczyć. On jest możliwy na ten 10-rundowy pojedynek? Właśnie bardzo chciałbym, trwają rozmowy, ale są bardzo duże pieniądze, no i nie wiem, czy po prostu na dzień dzisiejszy będziemy w stanie wygenerować takie środki, które by przyjechał Niko Jokinen. My dziękujemy za rozmowę, do zobaczenia przy kolejnych galach. No, dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia 30 listopada.